Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Płośnica wójt Krzysztof Grublewski otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok. Warto dodać, że gminni radni owego absolutorium udzielili jednogłośnie. W związku z tym serdecznie dziękuję wszystkim radnym za ten głos, ale też za tą pracę, którą przez cały rok wkładali, żeby ten wynik finansowy, który osiągnęliśmy. To jest nie tylko zasługa wójta, ale też zasługa pracowników i sołtysów. Szczególnie im serdecznie dziękuję za to, że wspierali mnie w tym trudnym czasie, bo wiadomo, budżet był mocno napięty i realizacja tego zadania wymagała wielkiego poświęcenia nie tylko skarbnika, wójta, ale też wszystkich pozostałych pracowników, ale także mieszkańców gminy Płośnica. Budżet gminy z 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości niemal 995 tysięcy złotych, a zadłużenie wyniosło niecałe 10%. Przypominamy, że gmina Płośnica została wyróżniona przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego nagrodą Złotego Runa oraz zajęła drugie miejsce w kategorii gmin wiejskich w wydatkach majątkowych na jednego mieszkańca.